Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku Oto Skrót Wybranych Wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Najbliższy weekend jak również cały ten tydzień obfituje w wiele różnego rodzaju wydarzeń. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, choć pogoda nas nie rozpieszcza. My na dobry początek przenosimy się do Zebrzydowic. Trwa tam międzynarodowy przegląd zespołów regionalnych Złoty Kłos. Pierwsza część przesłuchań konkursowych już za nami, a druga będzie miała miejsce w piątek 3 maja od godziny 10 w tamtejszym amfiteatrze. Tego dnia o godzinie 17 wystąpi zespół Redlin. W ramach tego wydarzenia, dziś 2 maja, organizatorzy zaplanowali rodzinny dzień z naszymi gwiazdami. To wydarzenie już od godziny 15. Wstęp na wszystkie propozycje wolny. Przed nami noc obfitująca w wiele atrakcji. Już dziś 2 maja, gmina Brynna zapraszała na Breńsko-Górecką Noc Muzeów. W godzinach późno-popołudniowych będzie można zwiedzić m.in. Muzeum Zofii kosak Szatkowskiej, OSP, Chlebową Chatę, Dom Zielin, Kozią Zagrodę czy Izbę Kultury Leśnej i Łowieckiej. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. W piątek będzie można zwiedzić nocą Muzeum Sztuki Jana Wałacha. O godzinie 19.00 odbędzie się wykład i prezentacja multimedialna w Kaczmie po z w Istebnej. Około 20.45 będzie miało miejsce nastrojowe przejście z lampionami do pracowni Wałacha, gdzie odbędzie się koncert kapeli Wałasi. Wstęp wolny. 3 maja w całym regionie nie zabraknie również uroczystości patriotycznych. Tego dnia warto z pewnością zwrócić uwagę na rodzinną grę Śladem bohaterów skoczów w 1919. Gra rozpocznie się o godzinie 10 przed ratunkiem Czas trwania to około 2 godziny, trasa 3,5 km. Szczegóły na stronie mck.skoczów.pl W sobotę 4 maja Wisła zaprasza na koncert Anity Lipnickiej. Impreza będzie miała miejsce w tamtejszym amfiteatrze i rozpocznie się już o godzinie 17.30. W ramach Wiślańskiej Sceny Młodych wystąpi Patryk Demkowski. Anita Lipnicka pojawi się na scenie około godziny 18.00. Po koncercie o godzinie 20.00 rozpocznie się zabawa z DJ-em na Wiślańskiej Binie. Cena biletu na koncert to 10 zł. Sporo będzie się działo w sobotę na ustrońskim rynku. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka zaprasza na piknik charytatywny. Podczas pikniku nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będzie można również skorzystać z darmowych porad specjalistów. W programie m.in. pokaz judo, walki wręcz, siłowanie na rękę pod czujnym okiem mistrzyni Marii Juroszek. Występ zespołu stręcz, a gwiazdą wieczoru będzie kabaret K2, który wystąpi o godzinie 19. .00. Przypominam, to wszystko na ustrońskim rynku w sobotę. Wiele propozycji przygotowano na weekend majowy w Wiśle i Ustroniu. To różnego rodzaju muzyczne i sportowe wydarzenia, szczegóły na wspólnym plakacie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.